To nie, nie wygląda tak, nie? Był jeden z pierwszych, no ale to wygrałeś... Pierwszy. Ten był pierwszy. Jak ja przyszedłem, to już chyba pół roku. Tak, no. Tak, tak było. Bo ty przyszedłeś za trenera Zielińskiego, czy... Nie, wcześniej. Za wieczorka? A. No to leci ten czas. Zenek czyta wywiad o sobie. Jaki Zenek? Kto to jest? Coś nowego się dowiedziałeś? No. Coś nowego się dowiedziałeś? Ja pierwszy raz jestem, wiesz, ciężarcy, nie? Nie śnił ci się Wasiliew po nocach? Tak za nim latałeś. Taki dobry. Śmiało. Gdzie na lanki? Jest tutaj na lanki. Gdzie jest może paru kolegów jeszcze? Z Krakowi? W Krakowi? Czekam na jednego. Chociaż to niby jest grozi z dystansu, co strzela. Budzik? No. Ja naganam, żeby się nie strzelił. Chyba się boi. Kiedyś nam już strzelił tutaj. Nie chcę wyjść. Strzelił. Strzelił, no. Strzelił. Wiesz co, boisteczko wam teraz fajnie zrobić. Gdzieś tam może zbyt szybko zrezygnowano z moich usług, ale jak widać wyszło mi to chyba na dobre i to jest najważniejsze. Błąd, który popełniamy już od dłuższego czasu na wyjazdach, gdzie tracimy bramkę jedną, drugą, za bardzo się otwieramy i wtedy tym bardziej na wyjazdach zespół przeciwny to wykorzystuje, a my gdzieś tam nie umiemy z tego wyciągnąć wniosków i przez to się poprawia. Dzięki. No i ta trawa, tak, która była poprzednio, no, wyglądała delikatnie mówiąc średnio po ostatniej zimie. No i stąd decyzja taka szybka dosyć, że powinna zostać wymieniona. No i tak też się stało po ostatnim meczu z Górnikiem Łęczna. Przyjechała trawa specjalnie z Węgier. Jest zmieniona oprócz tej warstwy samej trawy i tej, co bezpośrednio pod trawą, to jest zmienione dodatkowo jeszcze 12 cm tej warstwy wegetacyjnej. No i oby było dobrze. Ale to się nie przywróci, spokojnie. O, nie jedna poleciała. Nie, ale ja tu stoję, to mnie nie przyciśnie. A to co? Nie, bo to nie będzie, tych reklam nie będzie i nic z tego nie będzie. To ma nowość. To tak podrywala trochę. Minuta. Panowie, na tym filmie, który nie był nic inny, żaden inny zespół, tylko Korona pierwszy. Tak dla Korona, z takim charakterem, z takim zaangażowaniem. Tak dla zespół, ktoś, który potrafi grać piłkę. To wszystko, panowie, przekładamy na boisko. Nasze boisko, nasze miasto, nasz stadion. Korona! Korona!
Dawaj, nie, 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 dawaj! Dawaj, pany! Panowie, dawaj! Zawsze tutaj się dobrze czułem, obojętny czy byłem na boisku, czy na trybunach. Przede wszystkim dobry mecz i fajnie się to ogląda, ładna bramka w Stadionie Świata. No. Jeżeli tak mądrze zagra Korona do końca meczu, myślę, że nie powinien mieć problemu. Często bywasz w Kielcach, odkąd odszedłeś do Termaliki? No tak, jeżeli mam wolne jak dzisiaj i mam czasu, to chętnie przyjeżdżę do Kielca i tutaj mam dużo znajomych i dobrze się czuję tutaj. Przyjechałem zobaczyć swoich kolegów, już chwilę czasu ich nie widziałem. No, atmosfera jest bardzo fajna, niestety dla mnie wynik niekorzystny, ale ludzie na pewno zadowoleni i czekam na drugą połowę. Ta bramka Kuby Żubrowskiego to chyba tak ligą angielską trochę powiało. Tak, oczywiście, bardzo podoba mi się ten chłopak dzisiaj zresztą. Słyszałem, że wychowanek tutaj klubu młody chłopak, super, tylko dawać szansę właśnie młodym chłopakom, którzy szczególnie tutaj się gdzieś wychowują, trenują, także jak najbardziej dla mnie duży pozytyw dzisiaj w dzisiejszym meczu. Może to złe pytanie, bo i Korona i Termalika rywalizują w zasadzie o ten sam cel, awans do pierwszej ósemki, ale gdzieś tam oglądasz te mecze Korony, życzysz dobrze, jeśli chodzi o wyniki? No na pewno życzymy w Koronie tak samo jak w Termalce, żebyśmy byli w tej ósemce. Na razie może być tak, jak jest to teraz. Mi na 7, Korona na 8 jest i wszyscy będą zadowoleni. A jak wygląda twoja sytuacja zdrowotna, bo ostatnie mecze opuściłeś z powodu kontuzji?
No troszkę jest lepiej, no, mam nadzieję, że już za tydzień zacznę normalnie trenować ze zespołem. Trochę czasu minęło, bo dwa razy kontuzja za kontuzją się przytrafiła i no walczę cały czas, żeby wrócić jak najszybciej na boisko. Przyszły poniedziałek wracasz do Kielc, ale już w roli piłkarza zagracie z Czechami, to też może być ciekawe spotkanie. Tak, jasne. Teraz udaje się na zgrupowanie właśnie młodzieżowej reprezentacji. Pierwszy mecz w Krakowie, drugi właśnie tutaj. Mam nadzieję, że duże emocje i rzeczywiście ludzi na trybunach też będzie sporo. Będzie się na kulisach. Punkt. Dobry ksef Murawi. Dobrze. Co mi mówi? Brawo! Ale to dobrze podał. Wcześniej też podał, ale...
Załóżmy rękę. Co? To chyba średnio, nie? To? Co myślisz o takim, takiej premierze? Premierową trafię już słabo. Taka słaba, nie? Słabo, no. Widziałeś moją premierową w pierwszej lidze? Średnio to wychodziło. Widziałem. Unikiem z wolnego? Widziałem. Premierową w drugiej lidze? Ze Zniszczem? Nie widziałem. Wszystko takie słabe. Wszystko takie są. Czyli wszystkie takie są pierwsze? Ale kazachstanu. Tak? Ale Twitter się chce zapalić, wiesz? Nie wiem, jak będziesz na swoje konto, to tam ile powiadomień będziesz miał, to... Może niech się pali, nie? Może co? Małymi krokami do przodu, niech się pali. Dobrze. Ważne, że wygraliśmy, nie? Tak jest. Zero, na zero z tyłu. Teraz trzeba poprawić na wyjeździe w końcu, nie? Mam nadzieję, że będziesz prorokiem. Ale zawsze tam się odbija piłka. Pozdrawiam Radio MKC, nie? Dobrze, lokowanie produktu. Tak. Brawo chłopaki, oby tak dalej. Brawo Maciej, brawo. Brawa balon, pięknie. Brawo Żubek, piękna broń. Milan, daj mi kawicę. Brawo. Teczka w obie. Tak jest, kurwa. Brawo. Brawo się. Brawo Stysio. First clean sheet. Hey, very good. Very amazing good. Feeling. Finally. Finally clean sheet. Wszystko słować, nie? Dokładnie. Brawo! Brawo panowie! O, jest to! Hey, did you saw Bale today? No. You don't saw Bale today? Mamma mia! Hey, Bale, dog! F***ing hell, what's this? How you can run like this? Hey, because the... Hey, never I saw him run like this today. A big step, huh? F***ing hell! Forrest Gump! Bale! To jest normalne, bro! See, ten dresset skończył od zadu. Mamy to! Mamy zero! Brawo! Zero z tyłu, brawo! 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 Zero! Ryba, ale chciałem się przywitać tylko. Cześć, Szybcia. Bardzo fajnie, że... Gratuluję. To wygramy! Kielce!
Olejle. Mosa, tiki tiki tamba, tiki tiki tamba. Oh, mama, mademoiselle. Mosa, tiki tiki tamba, tiki tiki tamba. Oh, mama, mademoiselle. Oh, mama, 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 mama